Witamy dzisiaj serdecznie na spotkaniu po kociewsku w Starogardzie Gdańskim w gościnnych progach hotelu Bacchus. Dzisiejsze spotkanie będzie znowu kolejnym pełnym wyzwań. Spodziewamy się wielu gości. Ma być 140 osób, Grzegorz? 120, 140? Oby nie. Ponad nawet. Jest naprawdę spore zainteresowanie. Formuła naszego spotkania jest zawsze niezmienna. Wspólnie z Marzeną ją wymyśliliśmy w kwietniu zeszłego roku. Pamiętam, nasze spotkanie było w Kościerzynie. Serdecznie pozdrawiamy inkubator przedsiębiorczości w Kościerzynie, bo tam było nasze pierwsze spotkanie. Pamiętam, za 5:18 były 3 osoby. Mówię, Marzena, nawet jeżeli będą 2 osoby, i tak to robimy. Tak. Cel jest niezmienny. Zbieramy wszystkie wpływy z biletów, są przekazywane na cele charytatywne, na Fundację Burego Misia w Kościerzynie oraz Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. Na spotkaniu się nie można niczego obawiać. Mamy zasadę taką, że nie robimy żadnej sprzedaży bezpośredniej, żadnej akwizycji. Ma być sympatycznie, wesoło. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi się poznało, ale od strony może nawet nie biznesu. Poznajmy się jako ludzie, jako osoby, co robimy w życiu oprócz biznesu. Nasze pasje, pasja i wartości. To są nasze dwie rzeczy, które chcemy poznawać w osobach, w ludziach, ich story, ich informacje, jak życie przeżyli, bo każdy jest interesujący. Dzisiaj jest ponad 140 osób, podejrzewam, z każdym nie zdążymy porozmawiać, ale to jest sens naszych spotkań, żeby biznes i tak przyjdzie. Mówmy o wartościach, mówmy o przyjaźni. No a też wszyscy nowi członkowie, którzy chcą wstąpić w nasze szeregi, dostają do ręki kodeks etyki przy deklaracji. Muszą się też podpisać pod tym, że tego kodeksu etyki będą przestrzegać. To jest genialne, bo jak zacząłem studiować ten kodeks, to fajnie jest, jako członkowie, czego się wystrzegają. Wykorzystywania swojej pozycji dominującego, tak? Czyli to, co mówiłem na początku. Jeżeli chodzi o wartości dla mnie chyba najważniejsi są ludzie. Ty sam w swoim życiu wyznajesz, w życiu prywatnym, zawodowym, czy też to widzisz na zachodzie? Wartości są te same, tylko może w inny sposób prezentowane. W Izraelu muszę wiedzieć, że pewnych rzeczy nie należy mówić, czy na wschodzie też nie powinienem pewnych rzeczy powiedzieć, a komunikować się na temat tego, co jest nas łączy, a nie to, co nas dzieli. I to jest coś, co niesamowicie buduje. Pasja jest też takim odcięciem od firmy. Każdy z was ma jakąś pasję, nie wiem, czy to sport, czy tam muzyka, czy taniec, czy coś innego. Wyłączamy się z tej firmy i co jest lepsze i dla nas, i dla firmy. Celem naszego spotkania jest to, aby ludzie się poznawali w kontekście swoich pasji, wartości, tego, co lubią, to, kim są, a biznesy będą przychodziły przy okazji, dlatego że zawsze fajniej i sensowniej robi się biznes z osobami, które są dla nas ciekawe, interesujące. Oczywiście za tym musi iść też kwestie uczciwości czy też rzetelności w wykonywaniu biznesu. Niemniej tym takim zalążkiem w biznesie jest relacja i dzięki niej tak naprawdę siada się do stołu i zaczyna rozmawiać o tym, czy się chce razem robić ten biznes, czy też nie. Stolicą Kociewia jest Starogard Gdański. W pięknym hotelu Bachu spotykamy się i będziemy mówili o czymś, o czym troszeczkę zapomnieliśmy w dzisiejszych czasach, czyli o wartościach. To jest misja, to jest cel, nasza też pasja i to jest nasza intencja tego dzisiejszego spotkania.